Siemanko, ja jestem Jerry Joker, a to jest pierwsza część, właściwie rozpoczęcie mojego vlogu, relacji z Japanikonu 2. Tym razem nagrywam... Tak patrzę, czy nie zakrywam mikrofonu. Tym razem nagrywam pierwszy filmik z tej relacji w domu, bo nie wiem, jak będzie wyglądała moja podróż i na razie wolę rozpocząć to spokojnie w domku jeszcze, a potem jak się uda, to nagram coś z pociągu. Na Japanikonie będzie spora chyba ekipa, tak więc może być dużo fajnych momentów. Postaram się nagrać jak najfajniejsze rzeczy. Może nawet tym razem jakieś panele wam pokażę. Wiecie, staram się rozwijać coraz to więcej rzeczy istotnych pokazywać w moich vlogach, relacjach z konwentów. Tak więc trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia po cięciu, które teraz pewnie nastąpi. Yo, pa, na razie! Yo, druga część podróży. Teraz jest noc, nic nie widać. Jest zimno jak cholera. I teraz jadę już do Poznania. Tak więc widzimy się na komplejsie. Uff. Taka straszna. What the fuck? Co rysujesz? Nie wiem, to miała być twoja. A chcesz być na vlogu? Nie. Za późno. Zabiję cię. No, niestety. To nasz teoretyczny slip room to jest teraz oficjalnie slip room kucyków. I świni. To jest dudulowa świnia, nie? Co? Dudul namalował tą świnię? Tego prosiaka, czy kto? Nie, to jest schylając się po Pepsi, ale tak to dudul. To jest dudul. No, no. To jest dudul. Zrób mu dudul też. Tak, to jest dudul, dokładnie. Także dojechałem, teraz idę po gnałkę. Bo chyba czeka na chwilę. Pierwsze parę minut. Szczerze? Fantastycznie. Bo inaczej, jest cenzura czy bez cenzury? Może by nie, spokojnie. No zajebiście, tak ogólnie. To dobrze. Pozdrowienia. I potem zobaczymy jeszcze, jak będzie na koniec. Tak samo powiecie. Okej. Okay. Dobra. No, dobra, lecę po gnomka, na razie. Dobra. Jest numer? Będzie. Cóż to za ekipa? Kto tam stoi? Toż to jakoś mango zjeby jakieś tutaj stoją. Nie obrażaj mnie, oglądam My Little Pony. Kim ty jesteś, człowieku? My Little Pony, panem. Dobry człowieku, kim jesteś? Przedstaw się. Zajebisty dudul, miło mi. I skromny przy okazji, na drugie ma skromny, tak? I oglądam My Little Pony, wiadomo. Tak. Trochę widać. Ja się boję tego My Little Pony dzisiaj. A ty kim jesteś, dobry człowieku? Jesteś ciotą, skoro się boisz My Little Pony. Ale to mi... Powiedziałem to coś. To już zrobi. Powiedziałem coś. Kim jesteś, powiedz mi. Ja? No? Nie wiem, przypamiętałem się skądś. Bez domu. No, tak, no przyznaj się, no. Ej, jestem kawałek. On robi takie... Przez to ich! Przez to ich! Anime jest. Siemanko. Czyli Joker? Nagraj go też! Nagraj go też! Czekaj! Siemanko! Hej! Czekaj, czekaj, bo ty też do mnie dzwoni! Kurde, jakie zamieszanie! Przedstaw ich szybko! Shizu, przedstaw się! Shizu, tak! Saber! Saber, tak! Wow. Tamsos! Aha, będziesz na YouTubie! Tamsos! Doskonale! Siema! Co tam? Spoko! Spierdalaj z My Little Pony! Czemu? I śpiewamy opry! To jest chujowo! Przed wyjściem czekamy na ciebie! Tak, mówię jeszcze raz! Około 19:18. Dobra. Jest odcinek do pobrania. Dobra, okej, okay, gnomek, poczekamy na ciebie. A gdzie on jest? No tam na ulicach. Zbijamy się tłumy, bo są masą. Idziemy z nami, zbieramy ludzi. Idziemy masą. Ty, nie mogę się rozłączyć. Rozłącz się. I ty, na tym zasadzie. No, bo nie widzę ekranu. Dzięki, spoko. Trzymaj. Dobra. Okej, przedstawiłeś wszystkich? Tak jakby, sami się przyszli. Dobra, super. Już zaraz. Teraz robimy cięcie i potem widzimy się z Nomkiem, nie? Na razie. No. Mojego Red Vloga. Będę robił bekę z całą. To na co jedziesz? Dziewczynkowo, czapkowy konkurs fandabowy. Do górnogami, ale okej.
Czy to jest? Czy to jest? Jest, 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 jest. Focus, focus for me. Come on. Tam będą dziewczyny, proszę, dziewczynki podłożyć, dziewczynkowo. Czapkowy konkurs fandabowy. Okej, okay, fajnie. One będą chciały jeszcze rozprawiać normalnie, a podłożę tak. Nie, dziewczyny, ciśniemy dalej. Hej, hej, hej. Ała. Tak. Okazało się, że gnomek zgubił autobus. Uciekł mu autobus jeden. I dlatego teraz czekamy na niego w pizzerii. To wszystko wyjaśnia. To wszystko wyjaśnia. Więcej nie muszę nic mówić, po prostu to wszystko wyjaśnia. Wszystko jest logiczne. Pizza, którą zamówiliśmy. Jest bardzo śmieszna. Jak to było? Sos, ser, salami, boczek, papryka, papryka piri piri, cebula, sos tabasco, zielony pieprz. 27 zł za 47 cm. Damn! No, tak jak stać my sobie zjemy. Bogactwo. My sobie zjemy, jak domek przyjdzie, to pewnie do nas dołączy. Cięcie. Ja chcę pizzę filmować. Ja aha, no dobrze. Zobaczcie, to jest. Pizza ważniejsza. Jemy. Nie, no dobra, powiedz cześć chociaż. No hello. No, dobra, jemy. Tylko nie filmuj mnie z jak znowu, ja no. Dziewczynki przybyły. Ej, to gnomek, sorry. Cześć. Cześć. Pokaż koszulkę. Cześć. Koszulka mówi za ciebie. To jest... You'll be the next one. Powiedz coś o sobie. No co, jestem Kairą. I zrobiła te koszulki. Tak, zrobiłam te epickie tak. Koszulki. Taką koszulkę i... Czy masz? Tak. Taką koszulkę. Proszę bardzo. Kurwa, spadło im przez ciebie kłopy. Spoko. Om, nom, 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 nom. Dobra, jemy dalej, bo to szkoda. A pizzy. Nie przedstawisz pozostałych dziewczyn? Ja nie. Ale... Za późno. Ja słabo cię. A też nie chcę. Cześć. Kurczę, pod światło jesteście, nie widać. Resetuj się. O, jest, dobra. Teraz widać wszystko. No. Pomachaj. Nie, nie bójcie się, jeszcze będziecie na pewno. Ja już. Gdzie ktoś się chce? Nie. Koniec. Mów historię. Nie. Czemu? Pomarła. Nie? Nie. Nie? Okay. HD Movie. Optic Zoom 5x25 Wide Angle Lens. Akurat widzisz Wide Angle, dzięki temu mam ciebie też obiektywnie. Nie mogę. Jeszcze możesz. No. Nie, ale masz teraz masz pełną mordę. To tą szumę. To proszę. Nie lubią. Proszę. Na chwilę będzie... Pokaż. Nom, 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 nom. To ty coś powiedz. Coś. Coś. Nie, no powiedz coś jeszcze. Coś jeszcze. Opowiedz, jak ci się program, konwent podoba. Konwent dopiero się rozpoczyna, tak więc dużo nie mogę powiedzieć, okay. Ale nie podoba mi się to, że jest mapka na osobnej karteczce, ale nie ma na osobnej karteczce rozpiski. No. Zawsze mnie wkurzało, że fajne było rozpiska na karteczce osobnej. Przydawała się. To było na tyle. I co, i spotkałaś już jakichś fanów? Tak, tak, paru było. Tak? I jaki był zakres wiekowy tych fanów? Różny. To mikrofon! Grożą mi nożem. Mordo łyc! Szpinę! Jeszcze ten ser tak... Dobra. Kończymy to. Koniu! Dzień dobry wieczór, koniu! Z kim rozmawiasz? Rozmawiasz z królem. Wiecie, dzieci, on właśnie... To jest wada piwa. Dużo pijecie i widzicie konie. Widzicie konie, nie? Tak. Za dużo internetu albo... Nie w 3D. Nie w 3D. To jest sobieski jego kasztanek, nie? Tak, i tym pozytywnym akcentem chyba skończy. Trzymam. Chciałem wam przedstawić konia. Tak, to jest koń. Przy okazji taki mało znany kolega też się nawinął. Dzień dobry. No, mało znany fan Batmana. No, tak jest. My sobie jeszcze piwkujemy i wracamy za chwilę. Dalsza część relacji. Tak?
akcja. Jesteśmy na scenie Japanikonu 2. I co tu widzimy? O, gnomek, to ty jesteś gnomek. Nie. Czekaj, co tu widzimy, gnomku? Jest podobny do gnomka. Cześć. Gnomek, powiedz mi, co widzisz gnomek po swojej lewej? Po mojej lewej? Nie aż tak bardzo. Tu bardziej po lewej. To? Co widzisz? Kaja Fejfsa. Coś ci powiedział? Guy Fejfs. Guy Fawkes chciałeś powiedzieć, tak? Remember the 5th of November. The Gump of the Prison in Plot. Penis. Fala poniaczów ogarnęła cały konwent. Nie. Powiedz nam, koleżanko, co rysujesz? Weź to, trzymaj to. Chodź, weź to tak. Patrzcie, to jest poniacz homoseksualista. Konwentowy. Słuchaj. Znaczy nie, to jest... Dobra, stań dalej, porównamy. To jest poniacz KOPN. Ale idealnie. Spójrz w tamtą stronę. Na glebę. Na czworaka. Oh yeah. Ale nie, bardzo ładnie, mi się podoba i wam też się ma się podobać. Wam też ma się podobać. Tam za. No mega props. Kciuki w górę. Kciuki w górę, bo nie będzie Minecraftem. Dobra, teraz zobaczmy, jak to z góry wygląda. Na co mam przyzumować? Na loli ten. A gdzie jest loli? Widziałem taki ten. Ty patrz, uszy! Fajne. Co muszę? One się na mnie patrzą. Ja zrobiłem już zdjęcie z Mejdo. Jaki nerd, Boże, dziewczyny nie widział w życiu. Mam zdjęcie z Mejdo! Ale gorsza sprawa, że obok jej nie stoi jej chłopak. A ja tak podbiję, ale ma to zdjęcie? Dobra, tak więc to są sklepy na Japanikonie 2. Bardzo ładne, fajnie rozwiązane. Szkoda, że nie mogę fokusu złapać. Polecam tam. To są stoiska z bajerami i gadżetami. Patrz, Creeper. Tam, o, tam. Ty, jeden Creeper ma głowę urwaną. Tak? Czemu Creeper jest płci damskiej? Chodź, podbijemy, zrobimy wywiad. Dawaj z Creeperem, dawaj. Idziemy. Dobra, jak się czujesz przed wywiadem z Creeperem? Trochę się boję, że mogą się stresować i wybuchnąć. Ale mogą być wybuchowe. Może być wybuchowy, to będzie tak. Będzie pewna eksplozja wrażeń. Oczekujemy bardzo wybuchowej wypowiedzi. Dynamicznej. Dynamicznej. Ale będzie super. Super będzie. Jest to wystarczające. Okej, okay, dobra. Dużo sucharu, fajnie, robi się sucho. Nie? Robi się sucho, dobra. Tan. Witam was, ja jestem Jay Joker i tak się składa, że akurat na Japanikonie spotkałem dwa prawdziwe creepery. Lepiej! Dwa creepery z kotarkami, co może oznaczać płeć żeńską, a więc creepery może będą mniej wybuchowe, mniej agresywne i nie będę mógł powiedzieć, że wielki zielony penis wybuchł mi prosto w twarz. No. Powiedzcie mi, creepery, jak to jest być napełnionym misiakami? To jest bardzo ciężkie, zwłaszcza jak mam PMS. Czy ciężko jest wtedy nie wybuchnąć? Wtedy rozwalono głowę. I wracasz do życia? To jest coś, czego nie wiedziałem o creeperach. Uwaga, jest nowy news. Creepery, kiedy wybuchają, wracają do życia, zwłaszcza żeńskie. Tak. Czy to może was szczególnie stresuje, bądź też sprawia, że macie większą ochotę wybuchnąć? Ludzie biegający bez sensu. Jak to być creeperem płci żeńskiej? Jesteśmy dyskryminowani w naszym zawodzie. A nie ma czegoś takiego, że raz na jakiś czas jesteście bardzo wybuchowe? Tak. No właśnie o to chodziło. Gnomku, PMS. Gogle, polecam. Prawdopodobieństwo masowej samozagłady. Masowego samozniszczenia. Samozniszczenia. Może być, tak. Czy może wybuchacie, kiedy jesteście szczęśliwe, tak, dla odmiany, kiedy się tak ze szczęścia? Raczej nie. Czyli nie próbujcie głaskać creeperów, bo to nic nie da. Mhm. Wtedy się wkurzamy. Wkurzacie się. Często? Zależy, ile ludzi jest na mapie. Spoko. Czy wolicie wysadzać ludzi, czy może budynki? Ludzi, stanowczo. Lubicie krew. A kiedy wybuchacie, to widzicie może wasze efekty tego, jak wybuchli?
liście dwóch liście? To jest taki moment w głowie, urwany film. Urwany film. Taki trochę po imprezie, tak? Czyli taka dobra biła wybuchowa wręcz. Tak się się. Fajna muzyka gra. Tak więc może Creeper teraz pozdrowią wszystkich, którzy oglądają. I jakaś rada dla ludzi? Nie podchodźcie za blisko. A mogę mieć zdjęcie z Creeperami? Jasne. Proszę, no, kolekcjonuję. Wiesz, że dalej nagrywam. Co masz na ręku? Nie wiem. Pokaż odwrotnie, bo teraz ktoś nie można. Ktoś mi coś napisał, jak spałem. JJ Tabasco. Ale jeszcze z takim wiesz. JJ Tabasco. Ty, ale nie wiem, o co chodzi. Ty, JJ Tabasco. What the fuck? Zobaczymy, może więcej ludzi ma takie coś napisane na ręku, nie? Jej. Kao. Ty, ale ciekawe, o co chodzi z tym JJ Tabasco. Widziałem jeszcze jedną osobę, która miała napisane. Jesteśmy na panelu o Naruto. Czy jest to szmira, czy to jest perełka? Jak na razie to no, według ciebie? Ja nie wiem, czy to jest Naruto. Przecież się dowiedzieć. Znaczy, ja chciałem zrobić, że to jest manga i anime tak naprawdę, bo nie do końca ogarniam, wiecie? Nie, tak na poważnie to... Anime, no to takie komiksy. Jak zwykle, nie ma prowadzącego. O godzinie 3 powinno się rozpocząć. Mamy godzinę 3. 5. Dwie minuty spóźnienia! Ej, w ogóle w internecie nie ma, czy? Co? Zniknął. Właśnie, wasi ninja go porwali. To co? Mam robić konwent, tak, bo mam Naruto. Ninja go porwali. Może wróci i to wtedy zacznę coś nagrywać. Prowadzi panel dotyczący Naruto. Cicho tam skąd z tyłu. Nie, a Naruto jest dobrą mangą, dopóki nie zaczyna się wątek Sasuke, który... mi się nie uczy. Sasuke się uczy. Sasuke się uczy. Nie, ale... Tak, powinien tak... Czemu inaczej go nie zginie? Jo, Rejdżej prowadzi panel. Nie, no tak, przy tym, ale dlatego mówię, pewnie chyba nieco fajniejsza, bo były te specjalne ataki. Ale tak, to tak się próbowałem tam podejść jako, że teraz to jest sobie ile. Użyję swojego... Grasangana, który jest 4 razy więcej niż a teraz użyję czegoś, co w ogóle nie wiem, wytworzę kulę energii, która jest większa niż cały kontynent. Będę dała w swojej kolekcji 8 sztuk. To jest podobny element, jak jest w liczu. Czemu oni kurwa latają? No to mi to nie ma tak. Ale liczu, to by było powiedziane, że nie ma tak. Kurwa, on naprawdę rozkręcił ten panel, ja nie wierzę. Nie ma przepraszam. Było, że nie mogłem inaczej zabrać. No właśnie, było. Jak miał przeklętą pieczęć i miał skrzydła. No Boże, faktycznie. Ja się z tego śmieję, to była prawda, nie? No, kurde. No, też jest z mikrofonem chyba, japoński. No, bóg czegoś. Co pamięta dokładnie? Dnia albo to. Na Marentasu to też było. Ale on pan napisali, nie, czy tle. Naruto piszą Susano, jak jest... Czekaj, to było chyba... Susano. Tak piszą normalnie? Bo ja wiedziałem, że pisało się... W taki sposób. Ja widzimy, że apostrofę. No, także właśnie nie wiem dokładnie, jakie jest pisanie tego, ale też jest ciekawe. To akurat byście żałuję, że tego nie wytłumaczyli. Trochę wiecie, mogliby się zagłębić ciekawsze jakieś patenty. No dobrze, tylko potem nagle w marcu się okazuje, że i tak i też mogę 34. Naruto, hałas perełka. Znaczy, tutaj ma perełka. Ale które perełka? Ej, nie wiem, czy możemy tu pokazywać tak jak tamte. Raczej nie. No właśnie. Zamykaj to. Nie wiem. Jak uwagi jakieś środki, które następowali. Ja wiem, że tak dajcie. Wszyscy przychodzą, siedzimy sobie, opuszczają pomyślnego hentajca, 5 minut, wpada ork. Dobra, wciągamy do budziki. I nagle wstaje 15 osób. Ja na przykład myślałem, kiedy oglądałem tę serię, mi się jeszcze podobała. Widziałem, że jakby
właśnie Dragon Balla, że potem się rozkręci, że będzie on dorastał. I ostatnie odcinki sobie widzę, kiedy Naruto już tam jest tym koksem, kończą się odcinki, jest ta scena z Dragon Balla, kiedy są po sobie po prostu idzie, lecą te napisy, a człowiek już tak wiesz, po kilku latach, ile tam było 300 odcinków, łez po boku. Kurwa, skończyło się. Już nie będzie! Jeszcze raz! Teraz moja chuj spogląda. On prowadzi ten panel, tak! Cześć! Siema! Proszę, popuścimy. Ale o co chodzi? Brakuje! U mnie? Ja pierdolę! Tak! Chciałbym, ty masz prowadzić? No, co? Nie, ty masz też nie. Też mogę prowadzić. Gizmo otworzył mangę tak chujową, dlatego się Naruto. Dobra? Ja myślę. Skończył się panel. Dopiero się zaczął. Patrzcie, jest prowadzący. Trzeci prowadzący. Jej, wrócił. To jest chyba ten oficjalny. Tak, to już jest prawdziwy. Po tym, co było przed chwilą, a więc hostile takeover panelu. Teraz... Cicho bądź. Subiektywno. Dobra, dobra. Teraz jesteśmy na... jak to się nazywa dokładnie? Evil Cosplay. Evil Cosplay. Kręcimy pornola. Kręcimy pornola. Polega na tym, że... Nakręcę to, ale nie wiem, ile z tego wam pokażę. Ogólnie to polega na tym, że chodzą po konwencie i zbierają rzeczy, które mogą użyć jako przybranie. Dlatego tak to wygląda. Tak, ale i tak nie wiem, ile wam z tego pokażę, bo jeżeli będą kręcić pornola, to... Może być kiepsko. Na RedTube będzie. Na RedTube możecie resztę zobaczyć tego filmu. Nie, tak na poważnie zobaczymy. Ale nie masz partnerstwa na RedTube. Założę. Zaraz się przekonacie jakie. Oraz dobór postaci nie jest przypadkowy. Czym jest Evil Cosplay? Powiedz tak na szybko. Na krótko. Jakieś 3 godziny wcześniej uczestnicy dostają informację, co mają zrobić i mają 3 godziny na znalezienie sprzętu na konwencie. Czyli karton, jak tu widzimy, czy jakieś inne pierdoło i mają zrobić z tego stęka. A dzisiejszy temat to jest? Nie wiem, zobaczymy. Ty wiesz, jaki to jest temat? Ja nie wiem. Kręcimy porno. Ale był kurwa, nie wiem. Kręcimy porno, ale to są stęki, każdy ma dosyć inne. Spoko. Tak więc zaraz zobaczymy, co tam się dzieje. Nie wiem, czego się przestawi. Patrz. Co? Stalin. Ja jestem kartonem. Kurde. Kreatywnie. Scenka nosi tytuł I've seen enough and died to know where this is going. Zapraszamy. Oh shit. Podoba mi się nazwa. Nie podoba mi się, boję się tej nazwy. Czy w tym kartonie są tentakle? Nie. 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 Cóż to tutaj jest w tym pudełku? O, jakieś cudowne zwierzątko na pewno tutaj się skupiło. O jej, wezmę cię do domu. Oh my god. W domu. Tam pisze w domu. Chodź. Zobaczmy, cóż to za zwierzątko się schowało. Chodź, ty malutki, chodź. A! Mówiłem, że tentakle... Cenzura. Yaoi tentakle. Ale na jego twarzy wylądował jakiś biały płyn. Dzięki wszystkim. Błagam, że nie uchwyciłeś tego, to ściekało. Widać było troszkę, ale na kamerze nie widać tego bardzo. Tak więc biały płyn ogólnie ściekał tam. Naru jako poszkodowany. Na resztę nie mam baterii, tak więc resztę wam nie pokażę. Kolega z kartonu jako tentakle. I ja to nasz kolega Mirek jako efekty specjalne.
Dzięki bydło jeszcze. Dziękuję bardzo. Mydełko! On ma sypy na głowie. Dzień dobry. Dzień dobry, kim jest? Ja naprawdę nie będę miał za co wrócić. Ja naprawdę będę miał zarabiać beatboxem, żeby wrócić do domu. Jaki ładny kotek, zobaczcie. Ej, to będzie fajny pomysł. Idę wszystko wydam, jutro będę niszczył na papa. Tak, gdzie są wasze dusze? Nie. Siedzimy sobie. A ty co? Siedzimy sobie i tak... Nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje. Na. Nie no, tutaj się coś dzieje. Nie, tu się coś dzieje. Zaraz będzie ciemno. Tam też... Zamknij się. Co ci nie powiem? Jak będzie coś ciekawego, to może coś nagra. A jak na razie sobie siedzimy i się szlopujemy. Przyszedłem do was znikąd. Sprawdź sobieski, proporcja i koniko. Ej, to jest tak, z galaktyką się tu równam. Sprawdź sobieski, wiesz, nikt mi nie dorówna. Ej, jadę z gównem, to są te klimaty. Sobieski, słabi MC mają nogi jak z waty. Sprawdzaj, super rap. To było mocne, było mocne. Dobre. Tak, nie widać. Chyba że widać, chyba że będzie widać. Cześć. Tak, nawet ja przyszedłem. Oglądamy poniacze. Stary, co ty tu robisz? Proszę cię, muszę kreślić. Powiedz mi, dlaczego oglądaliśmy poniacze? Tak nie było, nawet mi się podobało. Kaopajny sport! Kaopajny z broni! Tak, pierwszy raz powiedziałem, że pod jest fajne. Tak, dobra. Chodź, mów. No co, ogólnie był nowy odcinek, to obejrzeliśmy. No, to miało być anime. A to jest Ninja Patrol, czy tam Troll Patrol, czy cokolwiek Patrol. Nie, oni wyglądają bardziej jak ten. A tam terroryści. Narutardy, co? Ale tam z tym jest Naruto, no, no jest Naruto, no. Najlepszy ninja ze wszystkich. Czekam. No. Spoko. No tu jest śmietnik, uważaj. Także tam trolle coś teraz kombinują. Ja robię koniec, bo bateria może zaraz wypaść. Odcinek był dobry. Odcinek był bardzo fajny. No. Ogólnie mi to masz tak. Chodziło, że miało być normalny anime jakieś tam, ale wpadliśmy, przejęliśmy i tyle. Jest fajny. Nie nas śledzi, czy co? Dzień pierwszy. Powoli tracę zmysły. Widzę KOP1. No to już naprawdę wypadło musiał być. Gdyby jest coraz gorzej, bo go nawet słyszę. Tak więc czuję się źle. Słyszę głosy, słyszę wiele głosów. Słyszę głosy mango zjebów, tak więc jest kiepsko. Nawet miejsce. Widzę cię. O, jednak jestem. Ale miał nie być. Patrzcie, on tu jest, a mnie nie ma. Dobra. Yeah. Głupi żart. Pokazałem chyba dwa panele. Na każdym panelu, który pokazywałem, było coś dziwnego. Albo ja prowadziłem, albo Dudul przejmował i prowadził poniacze. Nie, Lola chyba tylko nie nagrywałem. No. Także spoko, nie było źle. Jeszcze odkryjkam się konwent do 15, nie? No. No, także jeszcze coś się pewnie znajdzie, o ile baterii mi starczy. Baterii masz jedną kreseczkę, także... Taka jeszcze jedna kreseczka, jeszcze brak kreseczki jest oczywiście, zapasowy. Tak więc damy radę, coś jeszcze ponagrywamy. Jak na razie jest bardzo fajnie. Powiem wam szczerze, że im bardziej się coś samemu udziela, mniej po prostu tylko słucha, to jest fajniejsze konwenty są. Weź kurde, coś z tymi nogami zrób, bo tak w takim rozkroku siedzisz.
Kao, czemu siedzisz? Kao, czemu tak dużo miejsca zajmujesz rozkrokiem swoim? Przepraszam. No ale co zrobić? Dobra joga. Okay. Jak modelka, nie? Dobra. Co? Złóż nogi jeszcze tam z góry. Tak, skrzyżuj. Ten akcent zostanie zakręcony. Tak. Tym kończę. I tak do góry. Machaj. Tak. Boże, to będzie. To na pewno będzie. Nie. Tak. Kończę to. Ja nie ogarniam. Dudu, nie da się załatwić kamotowi, żeby miał darmowy przejazd? Co? Żeby miał darmowy przejazd, to wtedy by może przyjechał. Ale gdzie? No na konwent dany. Trzeba sobie samą zdać darmowy przejazd, jak zrobił reklamę. Wystarczy, że się ugadza. Dlaczego nie przyjeżdża? Nie wiem. Tak, że widzę. A może nie ma czasu na rano. Nie mam pojęcia. 12 za 10. Nikt nie śpi. Znaczy gnomek odpadł. Cienia, jak zwykle. Ale... Kajra. Tak, Kajra. Kajra zniknęła, nie wiemy gdzie. Chyba z gnomem. Gdzieś się zapodzieli. Tak. My tutaj się walczymy ostro. Możliwe, że uda nam się ogarnąć coś więcej z poniaczami. I patrzcie, kwiatek. Nie samolocik, kwiatek. To wcale nie jest kawałek papieru, to jest kwiatek. Wyrysł na biurku. Coś jeszcze? Dudul, ryknij coś. Jadą sushi. Make about five legs, start putting them in a bowl. Ale nie krzycz. Mix the fuck out of them. And what do you get? Penis. Penis. Dobra odpowiedź. To tak było abstrakcyjnie na temat konwentu. Musiałem się obrócić, no. Dokładnie. Konwent, weź pięć tuźnów jajek i zmieszaj je. Tak. Wyjdzie ci konwent. Testosteron. Która jest godzina teraz? 13:15 dzień drugi konwentu. Konwent się kończy, sleep room jest prawie już pusty. Teraz pójdziemy tylko na Toho sobie zobaczyć, jak tam ludzie grają i w ogóle dostać ataku padaczki od tych wszystkich kolorków i kuleczek. A potem o 18:00 idziemy klarać. Mamy pociąg. Ja mam o 17 jakoś, Dudul ma jakoś około 18. Słowo ci będzie widać, że to trzeba. Dobra. No dobra, dobra, co to teraz będzie mnie lepiej widać. Czuję się poprawiony. Przepraszam, żeby nie było widać, ale nie usunę tego. Mam mało baterii, nie mam czasu. Kolejny klip pojawi się, kiedy wyjdziemy z kompleksu. Bo ja wiem, możesz pokazać jeszcze jak tutaj, jak to leciało inaczej. A właśnie. W pewnym momencie okazało się, że możemy uruchomić sobie głośniczki, a w naszej sali, w naszym sleep roomie był też rzutnik. Komputer, rzutnik, głośniki, komputer, rzutnik, głośniki, Dudul, ja i reszta maniaków. I freehands. I to równało się temu, że... że przeprowadziliśmy nockę z poniaczami i animacjami różnymi. Tak więc nie będę już nagrywał, bo teraz Kamila sobie rozmawia przez telefon i nie chce, żeby nagrać jakichś tam prywatnych wiadomości, dlatego się z wami pożegnam i widzimy się później. Cięcie. Okej, ten kawałek nagrania jest już nagrany po powrocie do domu, ponieważ w Toho Roomie w czasie konkursu, turnieju Toho było naprawdę głośno, muzyka była głośno i ludzie powiedzmy też byli w miarę głośno, wiadomo, to był turniej. Dlaczego teraz nagrałem? Chcę wam powiedzieć parę rzeczy. Czym jest Toho? Toho jest to japońska seria shooterów, bądź też shoot'em-upów, szmapów, jak tam wolicie to nazywać. Charakteryzuje się ciekawą stylistyką, wiecie... dziewczynki magiczne, macho i tak dalej. Charakteryzuje też Danmaku, nie pamiętam jak się dokładnie tłumaczy, chodzi ogólnie o ścianę śmierci, a więc tą ogromną taką nawałnicę, kuleczek i tak dalej. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o Toho, to zapraszam was na toho.pl, link jest na dole, tam możecie naprawdę dużo poczytać o tym oraz jeżeli chcecie pograć, tam też szukajcie wszystkiego, tam to jest. Jeżeli podobała wam się muzyka w całym moim filmie, w całej tej relacji, muzyka pochodziła z płyty Toho Girls Lost in Time, jest to remasterowana
wersja hitów, stopa i tak dalej. Link też jest na dole, w opisie, tak więc mam nadzieję, że wam się zainteresuje was to. Zajrzyjcie, czemu nie? To są naprawdę ciekawe rzeczy, a muzyka mi się bardzo podobała. No. Witajcie! Ja jestem już w domu. Nie nagrywałem nic pomiędzy tym, co widzieliście jako ostatnią rzecz, a tym, co jest teraz, ponieważ bateria. Ponieważ bateria padła i niestety była lipa. Teraz tak, jeszcze szybko powiem, co się wydarzyło pomiędzy tym wszystkim w czasie mojego powrotu. A więc, uwaga. Wychodzimy z konwentu i jest po prostu nowa nazwa niemalże dla konwentu przez tą zakończenie. A więc... Ja panikowy przez chwilę stał się biletkonem. Dlaczego biletkonem? Ponieważ w Poznaniu nigdzie nie było biletów. Co jest śmieszne, wszędzie te bilety można było kupić. Tak z ciekawości wchodziłem do pizzerii, zapytałem się, czy nie wie pani, gdzie mogę kupić bilety. A oni do mnie mówią, że oni mieli bilety, tylko właśnie im się skończyły. To jest po prostu tragiczne i zabawne. Potem kolejna osoba wchodzi do wypożyczalni wideo, a tam jest mleko, jakieś tam chyba szampony i bilety też mieli, ale też im się skończyły. Dlatego musieliśmy niestety... okazało się, że w Poznaniu chyba się jedzie za darmo po prostu i... a bilety są tylko dla przyjezdnych. W końcu gdzieś tam znaleźliśmy jakieś ulgowe bilety i za część drogi zapłaciliśmy. Co po niektórzy. W Poznaniu się chyba za darmo po prostu jeździło, nie wiem. Może to są takie turystyczne bilety. Wszystko za darmo dla przyjezdnych przez tydzień. Tak, to była historia powrotna. Jeszcze druga trochę historia, trochę gorsza. O, trochę mi ręka już boli. To było w pociągu, kiedy to się okazało, że nie mogę znaleźć mojego aparatu. Schowałem go gdzieś tam na dnie torby i nie mogłem go znaleźć w ogóle. Tu jest tutaj, dobra, tu jest mikrofon. Nawet napisałem już do orgów, do organizatorów, czy tam przypadkiem nie znalazł ktoś aparatu. Okazało się, że jest totalnie zakopany gdzieś na dnie torby i w końcu jakoś się to rozwiązało i znalazłem go na szczęście. Serce już biło masakrycznie. Najbardziej nie żałowałem aż tak bardzo aparatu, co materiału, który nagraliśmy tego dnia. Dobra, teraz przejdźmy może do jakichś tam łupów i takich pierdół. Pokażę wam jeszcze pewną rzecz. Jak się przyjrzycie, to zobaczycie, że tutaj jest bardzo ładny art. Tak. Spotkałem osobę, właściwie dwie osoby, które były też moimi, które są moimi fanami, ale za to pamiętałem jeszcze za coś innego. To dostałem później. Bardzo, jeżeli zobaczycie, to jest naprawdę... Ten creeperek jest świetny po prostu. Ale... podchodzą do mnie dwie osoby i mówią, że coś dla mnie mają. No dobra, i wyciągają coś z koperty i się pytają, czy pamiętam. Tara! Oczywiście, że pamiętam. To są moje pierwsze dwa wilczki. Numer jeden, numer dwa. Ku pamięci. Pamiętałem ten art dokładnie. I potem jeszcze tam sporo pogadaliśmy. Pozdrawiam, naprawdę. Pozdrawiam Lilaire i Ulfa. Lilaire to jest właśnie artystka, która narysowała to. Potem przeglądaliśmy jej jakby takie podręczne portfolio. Nie wiem, jak to inaczej nazwać. Chyba tak. Takie podręczne portfolio, takie jakieś tam szkice i tak dalej. Przeglądamy sobie w cztery osoby, po chwili patrzymy, a wokół nas już tak kończę przeglądać, a wokół nas mnie i tam w ogóle reszty, tak tutaj moje grupki stoi, ja wiem, nas z 15, może więcej osób, tak takie wielkie kółko się stworzyło. Także naprawdę pozdrawiam i powiem wam, że na dole w opisie jest link, zajrzyjcie na DeviantArta Lilaire, warto opatrzeć, naprawdę dziewczyna ma talent duży. Patrzcie, co jeszcze mam. Mam dziarę na ramieniu. Wiem, że nie za bardzo widać, bo już się trochę zmazuje, ale jest. Patrzcie, jaki smok. Yeah. To też dzieło Lilaire. Co jeszcze było wielkim hitem? Wielkim hitem były koszulki. Wielkim hitem były koszulki, które teraz nie mam akurat, tej koszulki z poniaczami, ale widzieliście na filmiku, które zrobiono na Skyra. Dla mnie, dla Dudula, i sama też miała koszulkę z poniaczem. Ludzie często, którzy nawet nas nie znali, przechodzili obok i pytali się, czy mogą nam zrobić zdjęcie dla koszulek, co było świetne. Dudul z głową konia. Nie wiem, czy to mam nagrane. Chyba nie mam nagranego niestety Dudula z głową konia. Ale będzie zdjęcie Dudula z głową konia jako Dudul
jako koński wojownik o sprawiedliwość z mieczem katanem. Tak więc, znaczy z kataną, nie z mieczem. Nieważne, mieszam się. Jest rano, naprawdę jest rano. Tutaj teraz to wstawię to zdjęcie. Dobra. Zdobyczy nie było zbyt wiele na konwencie, zdobyczy było mało, już wam pokazuję, jakie były zdobycze. Tak naprawdę dla nas największą zdobyczą tego konwentu była po prostu świetna zabawa. Tu jest mój wiecie, identyfikatorek i wieszaczek JJ! Przy autografach teraz ogólnie zawsze stawiam ten uśmieszek, nie wiem czemu, ale to jest teraz mój uśmieszek. Konwent mangi i anime, wszystkie przypinki są prawie z poniaczami. To tutaj jest wyjątek, to jest panty z panty and stockings razem z Applejack. Tutaj jest oczywiście Fluttershy, Rainbow Dash. Tu jest coś, co po prostu musiałem mieć. Jest to połączenie moich dwóch ostatnio ulubionych serii, a więc Panty and Stockings oraz My Little Pony. Jest to Twilight Stockings. Twilight Stockings. Tutaj jest jeszcze wiadomo, Fluttershy, wybaczcie, me gusta, bo już myślałem o tym, żeby powiedzieć właśnie me gusta, jej. I jeszcze chyba jest oczywiście Pinkie Pie i prezent od Wolfa, keep calm and geek on. No nie powiem, że nie, bo troszkę tak. Co jeszcze się wydarzyło? To jest chyba wszystko właściwie. No nic, no na pewno pozdrawiam wszystkich, którzy tam byli. Pozdrawiam całą naszą ekipę. Pozdrawiam wszystkich, których tam spotkałem. I kolejny konwent to będzie Falcon. Tak, kolejny konwent będzie Falcon. Więcej przygód chyba już nie miałem. Myślę, że to jest wsio tak naprawdę. Ten materiał będzie nieco będzie chyba lepiej zrobiony niż poprzednie. Nieco więcej co się działo na tym konwencie. Konwent oceniam na bardzo dobry, trochę żałuję, że tylko dwudniowy. Przez to, że był dwudniowy, nie mogłem się jakoś dobrze uruchomić drugiego dnia. Bo drugiego dnia już każdy myślał o powrocie. I dlatego nie podobało mi się, że tylko dwudniowy. Ale to chyba jest... taka krytyka, to jest najlepsza krytyka, jaką konwent może otrzymać, że co było w nim złe? Był za krótki. Czyli chciałem więcej po prostu. Było super. Tak. I to było już chyba wszystko. Tak więc trzymajcie się. Jeżeli coś jeszcze wymyślę, to zaraz coś dogram. Ale wydaje mi się, że jednak nie mam za bardzo już nic więcej do powiedzenia. Tak więc komentujcie, subskrybujcie, żółty magiczny guziczek i do zobaczenia w kolejnych odcinkach, bądź też moich kolejnych vlogach z konwentów. No. Na razie, pa pa. I jeżeli chcecie zobaczyć może jeszcze jakieś inne relacje, to poszukajcie nawet na YouTubie Japanikon 2 relacja, albo na stronę Japanikonu, wejdźcie, który tutaj link też będzie na dole w opisie. Tak. Tak więc, jeszcze raz, cześć, na razie i... Sayonara, bye bye.